Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o opinię. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 7 głosach za, wraz z głosów przeciwnych oraz 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Poproszę pana Adriana Ismonda, przewodniczącego Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 12 głosów za, 2 głosów przeciwne, 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym, że temat omówiony poprzedni na komisji, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową powiatu gruszkowskiego na rok 2023. Panie Przewodniczący, chciałam powiedzieć, że jestem za. Bardzo proszę. Ja też. Jak pan na to głosuje? Pani Agnieszka, jak głosuje? Za, 0 przeciw, 8 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę budżetową powiatu gruszkowskiego na rok 2023 została podjęta. Zamykam tym samym punkt trzeci, przechodzę do punktu czwartego. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały Rady Powiatu Gruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gruszkowskiego na lata 2023-2031. I poproszę po omówieniu tematu dogłębnie na komisji, na połączonych komisjach. Poproszę, ograniczymy się również tutaj do zadawania pytań. Wcześniej poproszę o opinię komisji merytoryczne. Ja poproszę panią Halinę Górniak-Kuszyńską, przewodniczącą Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 7 głosach za, 4 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciwnych. Poproszę pana Adriana Ismonda, przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 11 głosów za, 1 głos przeciwny oraz 4 głosy wstrzymujące się. Bardzo dziękuję. Zanim otworzę dyskusję, przekazuję głos pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałam zgłosić jeden błąd pisarski. W załączniku numer 1 wieloletniej prognozy finansowej w tabeli na stronie 8 w kolumnie 10.1.2 w wierszu dotyczącym 2025 roku zamiast kwoty 15 milionów 250 tysięcy powinno być 16 milionów 250 tysięcy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Otwieram tym samym dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Podaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gruszkowskiego na lata 2023-2031 wraz z autopoprawką. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gruszkowskiego na lata 2023-2031 została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję.